tobą porozmawiać, widzę, że znowu siedzisz przy komputerze. Dostałam właśnie raport z tego, jak używasz urządzeń elektronicznych i mam tu wykaz tego, ile spędziłaś czasu przed laptopem, z telefonem i oglądając telewizję. Widzę, że 10% więcej czasu spędziłaś w tym tygodniu przy laptopie, 20% więcej z telefonem. Nie wiem, dlaczego oglądasz filmy powyżej 16 roku życia i jeden powyżej 18 roku życia. To jest totalnie niedopuszczalne. No i za długo rozmawiasz z Zosią. Ale mamo, bo my rozmawiałyśmy o szkole. 2 godziny? No, bo to było trudne zadanie, zadania. I jeszcze jedno, możesz mi wytłumaczyć, kim jest Maciek i dlaczego ja go jeszcze nie poznałam? A to jest taki chłopak i on dobrze się zna na matematyce i bardzo ją lubi i on nam wszystkim tłumaczy zadania. To ja jako twoja mama powinnam go poznać. Aha, i jeszcze sprawdzę, co czytasz. Który, dobrze. A, teraz Rowley, Ochoj Przygody i Dziennik Rowleya. To te same książki, co Dziennik Cwaniaczka? Tak, mamo, są całkiem podobne. Napisał je ten sam autor, co Dziennik Cwaniaczka. No dobrze. Dobrze, Haniu, pamiętaj, że jesteś monitorowana i bardzo cię proszę, żebyś się wzięła do pracy. Ila, czy mama powiedziała monitorowana? Tej kamery na pewno nie znajdzie. Tak, czy Hania ma chłopaka? Nie wiem, wczoraj nie miała, ale zapytam. Hania, masz chłopaka? Mamo, z kim ty rozmawiasz na ten temat? Z ciocią. Ale mamo, o takich rzeczach się nie... Oj, dobrze, z ciocią ma. No dobrze, mówi, że nie ma. No dobrze. No to ja też cię pozdrawiam. To pa! To twój chłopak? Poczekaj chwilę. Dziewczyny, jak gadam z koleżanką, a wy od razu o chłopaku, przestańcie, to nie jest wcale zabawne. Ona to słyszała, co ona sobie o mnie pomyśli. Przestań. Ty przestań. A poza tym jeszcze nie gadałaś. No dobra, dobra. Idź sobie pogadaj. Maciek? To Zosia. Zosiek. Czy ja to opaska? Kto tu mu ciągle opaskę kładzie? A, przepraszam. Co to za pomysł? Hania, co ty się tak stroisz ciągle? I tak do lustra pozujesz? Mamo, będzie miała z chłopakiem live'a. I będzie się przez kamerę z nim całowała. No co ty, Amelka? No serio? Nie, przestańcie, po prostu chciałam sobie założyć opaskę. Wy wszystko wymyślacie i ustawiacie się przeciwko mnie. To wcale nie jest śmieszne. Co robisz? Oczyszczam cerę. A ty co robisz w moim pokoju niby? Idź stąd. Tak, oczyszczasz sobie cerę. Ty po prostu wyciskasz sobie pryszcze. Niedobrze mi się robi, zaraz wymiotuję. A wiesz, że to jest zaraźliwe? Co za mnie? Amelciu, Amelciu, zaraz będziesz miała pryszcze. Chciałaś być taką nastolatką? To zaraz będziesz. Zosia, to nie boli. To tylko jest. Gdzie ja skończyłam? O, tu.
Idę, mamo. Hania! Hania, przyjdź tu! Halo! Hania, przyjdź tutaj! Hania, potrzebuję cię! Hania! 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 Przyjdź tutaj, proszę cię bardzo! Chwila. Którą ja czytałam? Tą czy tą? Chyba tą. Nie. A, chyba tą drugą czytałam. Mamo, po pierwsze, dlaczego rzuciłeś moją spodnie i bluzę do prania? Przecież ja je chciałam założyć na lekcję online, a teraz co? Są mokre i w ogóle nic nie mogę założyć, bo niektóre rzeczy są brudne, a większość rzeczy są, jest mokry. Co po drugie, się dzieje? Internet się wyczerpał, nie ma go w ogóle, nie mogę sobie dołączyć na spotkanie. A po drugie, to dlaczego nie ma bycia, bo jesteś nasza mama, powinna zapewniać nam... Spokojnie, oddychaj, wszystko dobrze. Raz w miesiącu przychodzi taki czas, że nerwy spływają na nas. Trzeba pooddychać i odpocząć w swoim pokoju. Nie gniewam się, że się tak zachowujesz. Wybaczam ci, a teraz idź do swojego Wy pokoju. Wy nic nie rozumiecie, a tym bardziej ty! Kiedyś też tak będziesz miała. Dziewczyny! Dziewczyny! Jedziemy do cioci, przygotujcie się! Jesteśmy. Ale jak ty, Haniu, jesteś ubrana? Każdą skarpetkę masz inną? Bluzę jakąś wymiętą? No nie, no proszę cię, już jesteś dużą dziewczyną. Ubierz się jakoś, przebierz się na... No jejku, naprawdę nie mam siły. Szybciutko, proszę się przebrać i przyjść tu jakoś ładnie ubrana. Ale mamo, Amelka wygląda tak samo, a nawet gorzej. I jakoś jej nie zwracasz uwagi. Ma dwie różne skarpetki, wyciągniętą bluzkę i dziurę w spodniach. Ale ona jest jeszcze dzieckiem, a ty jesteś nastolatką. Powinnaś dbać o swój wygląd. Szybciutko idź się przebierz, a my tu czekamy na ciebie z Amelką. Jestem, mamo. O, od razu lepiej. No dobrze, to się szykujemy, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Ciocia czeka. Co? Odchudzasz się? Szkoda, bo ta czekolada jest taka pyszna. Chipsy. Te ciastka. Ptasie mleczko. Serio pyszne. Pewnie boisz się coś zjeść, bo jeszcze ci wyskoczą pryszcze i będziesz gruba. Patrz. Ja jem to i co? Nie mam w ogóle pryszczy. Jestem chuda. Odczep się. Kiedyś ciebie to też dopadnie. Będziesz żałować. O, to Maciek. No halo? Cześć. Wiesz co? Bo... A, masz tylko chwilę. A dobra, nieważne, zdążę, bo mam ci coś ważnego do powiedzenia. Wiesz co, bo... Halo? 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 Słyszysz mnie? O nie! O nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Rozładował mi się ten głupi telefon. Gdzie ja mam ładowarkę? Masz ładowarkę do pożyczenia? Mam... nie mam. A, ładuje mi się akurat telefon. No tak, spodziewałam się tego po tobie. Ty nigdy mi nic nie pożyczasz, mimo że ja tobie to robię.
Mama, masz ładowarkę do pożyczenia? Jeszcze niech się zastanowię. O, wiem, Amelce pożyczałam. Jakim cudem w tym domu jest tylko jedna ładowarka do telefonu? Przecież, mamo, ty jesteś dorosła, powinnaś to jakoś ogarnąć. No właśnie, świetny pomysł. Jest jedna ładowarka i to moja, więc ją zabieram, a wy miałyście swoje i je znajdźcie, bo nie będziecie miały żadnych. Dziękuję, do widzenia.